Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj kolejny temat, którego dawno nie było, mianowicie będzie Hugo. Dzisiaj powiem o teleturnieju The Hugo Show. Jak łatwo się połapać w temacie, The Hugo Show był niemiecką wersją teleturnieju Hugo i był emitowany w kilku biegach. Pierwszy bieg to były lata 1994-97, mianowicie od kwietnia roku 1994 do 13 grudnia roku 1997 na antenie telewizji Kabel Eins, czy jak to woli Kabel 1. No i wtedy, w tym czasie, ten teleturniej był emitowany początkowo 6 razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Taka sytuacja utrzymywała się przez 2 lata z hakiem, no właściwie tak jakieś 2,5 roku z lekkim haczykiem, gdyż od grudnia roku 1996 do końca emisji na antenie Kabel 1 ten teleturniej został ograniczony do emisji jedynie w sobotę, tylko i wyłącznie w sobotę, czyli z 6 odcinków tygodniowo zrobił się po prostu jeden i tylko w sobotę. Natomiast, no i tak jak już powiedziałem, ta sytuacja utrzymała się przez około rok, czyli do 13 grudnia 1997, kiedy ten teleturniej na antenie Kabel 1 został skasowany. Reaktywacja miała miejsce na antenie niemieckiego oddziału telewizji Nickelodeon i wówczas emisja trwała od poniedziałku do piątku przez 2 miesiące w roku 1998. Były to maj i czerwiec. Jak widzicie, 2 miesiące i to ta wersja, co by wskazywało, że ta wersja telewizji Nickelodeon jakoś zbyt dużego sukcesu nie osiągnęła. W każdym razie teleturniej był niemalże identyczny do tego, co mogliśmy oglądać w telewizji Polsat. Oczywiście z różnymi, z pewnymi różnicami, gdyż choćby sam Hugo był inny, no bo to też nie ma co porównywać grafiki komputerowej z lat 90. z tą z lat 2000. Początkowo ogólnie w studiu była tylko prezenterka lub prezenter, no było kilku prezenterów, większość to kobiety, ale był też jeden mężczyzna. A właściwie jeśli chodzi o prezenterów, to do takich najbardziej popularnych należą na pewno Judith Hildebrandt oraz Sonia Zietlow, ta sama, która później prowadziła niemieckie Najsłabsze ogniwo. No i jak już powiedziałem, początkowo w studiu była tylko prezenterka lub prezenter, no i wówczas dzieci dzwoniły do tego teleturnieju pod wskazany numer telefonu i potem grały w różne gry. Później format zmodyfikowano, studio rozszerzono, oczywiście nadal pozostawała grafika komputerowa. No te grafiki komputerowe to były różne, różniste, jak możecie zobaczyć na załączonych obrazkach. No i Hugo sam w sobie jako troll komputerowy, komputerowo wygenerowana postać, był współgospodarzem tego teleturnieju. No i cóż, no i formuła się nie zmieniła. Dzieci dzwoniły, no i grały w gry komputerowe, różne gry, które w tamtym czasie były dostępne w teleturnieju Hugo. No jak widzicie, to są tylko kilka przykładów. Na przykład pływanie w morzu, latanie balonem, jazda na deskorolce, latanie samolotem, jazda drezyną. Różne, różniste gry. Jak widzicie, mechanika tych gier pozostawała niemalże, była niemalże taka sama jak na przykład w Hugokopterze czy w Lianach. Te same strzałki, te same głowy Hugo oznaczające właśnie jego życia. Trzeba było zbierać diamenty. Każdy zebrany diament to 50 punktów. No i co ciekawe, w czasie gry na ekranie pojawiało się imię gracza i skąd dzwoni. Imię, wiek oraz skąd dzwoni. No i w tym momencie okazuje się również, że w tym teleturnieju brały udział nie tylko dzieci, ale również osoby powyżej 18 roku życia, nastolatkowie, no i
jak możecie zauważyć, Stefani 23 lata, Paine. Sabine 26 lat, Ludwigshafen. No, a tutaj mamy Franka 12 lat. Tu nie przeczytam, bo się nie da. Dobra, ale mniejsza o to. W każdym razie to są tylko przykłady gier, w jakie grano w niemieckiej wersji teleturnieju Hugo. Ale cel był ten sam. Celem było dojście do finału. Do finału dochodził ten, kto miał najwięcej punktów i wówczas w finale trzeba było pokonać Stylle. Stylla w niemieckiej wersji wyglądała tak i co ciekawe miała inne imię niż choćby w polskiej wersji, gdyż w Niemczech Stylla to Hexana. Hexana. Tak ją zwano wówczas w niemieckiej wersji teleturnieju Hugo. No, i to chyba wszystko, jeśli chodzi o teleturniej Hugo w Niemczech. Wszystko, co chciałem powiedzieć, to już powiedziałem chyba. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. I mam nadzieję, że wam się podobało. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!